Hola, hola! Wyrzucać śmieci na drogę? Pan zatruwa środowisko. Przecież te odpady można ponownie wykorzystać. Wykorzystać śmieci? Tak, dokładnie. Śmieci są stałym i odnawialnym źródłem cennych surowców i energii. Trzeba je tylko posegregować, wrzucając do odpowiednich pojemników. Wtedy mają szansę stać się nową ławką w parku, watą szklaną czy gazetą. Z 600 odzyskanych aluminiowych puszek można zrobić rower, a ta sterta plastikowych butelek, którą chce pan wyrzucić w polu, mogłaby zostać przetworzona na namiot, plecak, buty, polar i wiele innych. A odzyskując stary papier, ratuje pan drzewa. Nie wiedziałem, że segregacja ma tak duże znaczenie. Dzięki recyklingowi zmniejszamy zużycie surowców, których zasoby są ograniczone, ale także emisję szkodliwych substancji do środowiska. To są pojemniki do segregacji odpadów. Do zielonego wrzuca się szkło, do żółtego papier, plastik i puszki, do czarnego odpady nieposegregowane, a do brązowego odpady biodegradowalne. Całkiem niedaleko stąd jest zakład gospodarowania odpadami. Tu pańskie śmieci zyskują nowe zastosowanie. Są sortowane i przekazywane do odzysku. Z niektórych surowców produkuje się nawet prąd. O, tak mi wstyd za moje zachowanie. Teraz już rozumiem, dlaczego tak wiele osób segreguje odpady. Od dziś ja też będę segregował. To wspaniale, bo wie pan, mieszkańcy Ziemi produkują zbyt dużą ilość śmieci. Należy to bezwzględnie zmienić. A to takie proste. Należy tylko wybierać produkty bez zbędnych opakowań lub te w opakowaniach wielorazowych. Lepiej kupować produkty na wagę na targu, zamiast opakowane z supermarketu. No i obowiązkowo należy iść na zakupy z własną torbą płócienną. A jeśli wymieniasz swoje meble, sprzęt RTV czy AGD, nie wyrzucaj starych, oddaj je komuś, kto ich potrzebuje. Zrobisz dobry uczynek dla innego człowieka, a przede wszystkim dla naszej wspólnej planety.